Shalom Shabbat. Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Before we start the concert, we will have a special, really special ceremony. Zanim rozpoczniemy nasz koncert, za chwilę odbędzie się bardzo, bardzo szczególna, specjalna ceremonia. O wszystkim opowie i wprowadzi Państwa dyrektor wykonawcza Centrum Taubego i Taube Foundation for Jewish Life and Creativity, Mrs. Shana Penn. Before everything will start, Mrs. Shana Penn, the executive director of the Taube Foundation for the Life and the Creativity, will provide you all information. Shana, please. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór Państwo. I am here today on behalf of Tad Tobey and the Tobey Foundation for Jewish Life and Culture, and David Harris and the AJC, delighted to join with my colleagues from the AJC in presenting our inaugural Lifetime Achievement Award to Monica and Staszek Krajewski here in the perfect venue, the Jewish Culture Festival in Krakow on Erev Shabbat with hundreds of our closest friends. Szanowni Państwo, witam Państwa. Reprezentuję tutaj i mówię w imieniu Fundacji Ted Taubey, the Foundation for Life and Culture, a także Fundacji AJC. I dziś mamy wyjątkową okazję wręczenia pierwszej nagrody za osiągnięcia całego życia dla pani Moniki i pana Staszka Krajewskich w tym nadzwyczajnym miejscu w wieczór szabatowy. Witam Państwa. This award recognizes Monica and Staszek Krajewski's individual and collective contributions to the renewal of Jewish culture in Poland, going back to several decades. Tad Tobey regrets that he can't be with us tonight and asked me to share some remarks. Szanowni Państwo, Państwo Monika i Staszek Krajewscy są dziś honorowani za swoje wybitne osiągnięcia w przywracaniu kultury żydowskiej w Polsce. Pan Ted Taubey, który niestety nie mógł dzisiaj z nami tutaj być, prosił, żebym podzieliła się z Państwem paroma jego uwagami. In the early 1970s, the Krajewskis and a small group of friends comprised the Jewish renewal in Poland. In the 80s, they helped create the intellectual, artistic, and communal framework in which Jewish life could grow. Państwo Krajewscy od początku lat 70. Wraz z grupą przyjaciół zajęli się kulturą żydowską, jaka wtedy istniała w Polsce, a w latach 80. położyli podwaliny pod intelektualne, artystyczne i wspólnotowe życie i jego rozwój. In the 1990s, they set about building institutions that would ensure the permanence of that renewal. Their personal courage, moral integrity, and spiritual depth have set a benchmark few will be able to surpass. We are so proud to honor them. Państwo Krajewscy w latach 90. Zajęli się budowaniem instytucji, które miały zapewnić trwałość tego odnowienia czy odrodzenia życia żydowskiego i w swojej działalności ustanowili, postawili poprzeczkę integralności moralnej, a także odwagi, które będzie bardzo trudno przewyższyć. I za to wszystko im bardzo dziękujemy. I'd like to now introduce my colleague, Deirdre Berger of AJC Berlin, who will speak, and to welcome from LA, AJC's Clifford Goldstein, here in Krakow for the first time.
Szanowni Państwo, teraz zapraszam moją drogą koleżankę Deirdre Barger z American Jewish Committee w Berlinie, która chciała powiedzieć parę słów. Thank you. Judaism is a religion that believes in the celebration of miracles. On Shabbat, we celebrate the miracle of creation, and on Purim, Passover, and Hanukkah, the miracle of the survival of the Jewish people. Judaizm, proszę Państwa, to religia, która lubi celebrować i lubi cuda. W Szabat celebrujemy stworzenie, natomiast święto Purim celebrujemy czy świętujemy miracle of survival of the Jewish people. Oczywiście przetrwanie narodu żydowskiego. Monika and Staszek, tonight there is a double celebration for your achievements. Pani Moniko, panie Staszku, dziś w sposób podwójny chcemy państwa uhonorować. First, we celebrate the remarkable path of your journey to Judaism in a world stripped of the historical, cultural and intellectual markers that once shaped Polish Jewry. Po pierwsze, chcielibyśmy uhonorować państwa za nadzwyczajną ścieżkę, drogę, która doprowadziła państwa do judaizmu w świecie odartym z elementów religijnych, intelektualnych, charakterystycznych dla żydostwa. We celebrate as well your extraordinary contribution to the rescue of Jewish life in Poland. Both of you have tirelessly contributed to the revival of a new spirit of Jewish life in Poland today, mindful of the past while building bridges into the future. Po drugie, chcielibyśmy państwa uhonorować za państwa nadzwyczajny wkład w odbudowywanie, w ratowanie żydowskiego życia w Polsce, które prowadziliście państwo niestrudzenie i wprowadzaliście nowy duch, budowaliście podwaliny pod ten nowy duch, który towarzyszy nam dziś. Your work exemplifies the best of the Jewish notion of tikkun olam, to repair the world. Państwa praca jest nadzwyczajnym przykładem tikkun olam, tej wartości naprawiania świata. You humble us through the strength of your leadership, which has indeed prompted the return of the miracle of Jewish life. I czujemy się jesteśmy pod ogromnym wrażeniem państwa nadzwyczajnego przywództwa, które doprowadziło nas do tego miejsca, do miejsca, gdzie wydarzył się cud odrodzenia życia żydowskiego. And as Rabbi Michael Shudry says, Jewish life in Poland today would not be the same without you. I jak powiedział rabin Michael Shudrych, życie żydowskie w dniu dzisiejszym nie byłoby tym samym, czym jest, bez państwa wkładu. I come with a letter from my colleagues, David Harris, the executive director of the American Jewish Committee, and Andrew Baker, the director of international relations for American Jewish Committee. And I'll just read one sentence from the letter that I brought with me for you. Mam ze sobą list od Davida Harrisa, który jest szefem American Jewish Committee, i pana Bakera, który jest szefem relacji międzynarodowych. Z którego to listu chciałbym przytoczyć jedno zdanie. It is no exaggeration to say that you have helped author a previously unimaginable chapter in history, the rebirth of democratic Poland and the renewal of Jewish life. At AJC, we are proud to call you friends. Moment. To nie przesada, kiedy powiem, że państwo pomogliście w doprowadzeniu do czegoś,
co nie ma precedensu w historii, mianowicie do odrodzenia demokratycznej Polski i odnowienia życia żydowskiego w Polsce. I w AJC jesteśmy dumni, mogąc nazwać państwa przyjaciółmi. Staszek and Monika, we also have prepared for you this beautiful plaque from the Tobey Foundation for Jewish Life and Culture and the AJC. Pani Moniko, panie Staszku, mamy dla państwa tą wspaniałą, wspaniały certyfikat z Fundacji Taubego i z AJC. For those of you who know Staszek and Monika well, you probably know that their way to Judaism, part of their time came through some time spent in New York in the 1980s. And when they've often written about and talked about how impressed they were with the diversity of Jewish expression and Jewish community in New York. Jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, oczywiście pani Moniko, pani Staszku, wiemy wszyscy, że państwa droga do judaizmu prowadziła przez pobyt w Nowym Jorku w latach 80. i pamiętam, jak wielokrotnie przyznawaliście, jak bardzo byliście pod wrażeniem różnorodności tego świata żydowskiego, jaki spotkaliście tam. There were alternative minions, chavuras, and the Strasfeld Jewish catalog. Who remembers the Jewish catalog? Były alternatywne miniony, było bardzo wiele, między innymi ten żydowski katalog. Kto z państwa pamięta ten katalog? Staszek said it's still on their shelves and here's a new, the third version for you. Staszek mówi, że on ma wciąż jeszcze na półce tamten z tamtych czasów, a to jest już trzecie wydanie. Proszę państwa, ja zawsze żałowałem, że nie będę słyszał tego, co ludzie mówią, będą mówić na moim pogrzebie. Well, I always, you know, said that I pitied that I wouldn't hear what people would say at my burial. Ale to, co w tej chwili się dzieje, to jest najlepsze przybliżenie do tego i o ileż weselsze. But what we have today. But what we have today is the best approximation of what will happen one day, but certainly a much joyous one. Proszę państwa, my z Moniką poznaliśmy się 40 lat temu, kiedy życie żydowskie w Polsce wydawało się zanikać. Wszyscy myśleli, że po emigracji tej po marcu 68, no jeszcze parę lat, jeszcze trochę i nic nie będzie. Well, we met with Monika some 40 years ago, and that was a time when really Jewish life in Poland was dying. It was after 1968, it looked like, you know, a few more years and there would be nothing more left. Rzeczywiście my zajmowaliśmy się na początku głównie cmentarzami, a powód był taki, że ówczesne władze nie dawały mi paszportu, nie mogliśmy jechać za granicę i w czasie wakacji trzeba było być w Polsce i się nadarzyły te cmentarze i z tego potem wyszły dwie wspaniałe książki Moniki, albumy, więc to jest w pewnym stopniu też dzięki ówczesnym władzom. Well, indeed we started with cemeteries and that was because we couldn't travel. I couldn't get a passport, so we had to stay for holidays in Poland and we had to do something and there were the cemeteries, so we went there, and due to that, there are these two beautiful picture books by Monika, and so we could say we owe partly that success to our Polish authorities. A potem były różne rzeczy, to znaczy tak zwany Żydowski Uniwersytet Latający, niektórzy inni jego członkowie są tutaj, później byliśmy przy początkach tego festiwalu krakowskiego, potem Polska już stała się wolna i powstawały kolejne organizacje, różne inne organizacje zagraniczne nas wspomagały, wśród nich Fundacja Taubego, ja zacząłem współpracę z American Jewish Committee i tak dalej, i tak dalej. I aż do czasów obecnych, kiedy tu stoimy. And then things went ahead. We had something that we call the Jewish Flying University, the graduates of which are some of whom are here with us.
Festival. Then the festival began, and then Poland became free, and we were with it, and we started working with the support of various international organizations, including the Tobie Foundation and the American Jewish Committee, and here we are before you. I chcę tylko dodać, że jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni, wzruszeni, to było niespodziewane, ale trochę niepokoi nas nazwa za całokształt życiowych osiągnięć. Mamy nadzieję, że jeszcze Państwo na nas usłyszą. Well, well, we are very thankful and we were quite surprised by this award. However, we are quite concerned about the name of it. It's a lifetime achievement. You know, we'd like to you to hear some more from us. Postaram się zmieścić w jednym zdaniu. Ja się bardzo, bardzo, bardzo lubię uczyć. Na tym festiwalu była mowa o żydowskich wartościach. Nie wiem, czy dlatego, czy nie dlatego, ale bardzo lubię. I też lubię uczyć. I jestem niesłychanie wdzięczna wszystkim organizacjom, osobom, miejscom, które do tego, żeby się nowych rzeczy uczyć, żydowskich rzeczy i te, które tworzą mi też możliwości, żeby przekazywać tę wiedzę innym. Inne już zostały miejsca wymienione, ale chciałam powiedzieć, że właśnie jednym z pierwszych miejsc, gdzie miałam do tego okazję, to był festiwal i cały ten ostatni Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie i cały ostatni tydzień miałam tego jeszcze potwierdzenie i ponadto najwięcej chyba się uczę od mojego męża i dzieci. Dziękuję. Well, I like to learn, and maybe it has something to do with the Jewish values that were discussed during this festival for the previous four days. Maybe this is because of that. I also like to teach, and I'd like to. I'm very grateful to many people and organizations and places where I could, from which I could learn. And the Jewish festival was one of the first places where I could start learning a lot. And this week, this past week, has only confirmed that experience. And so, but I learned to teach others. And the Jewish culture festival was one of those places where my learning comes from. But I learned probably most from my husband and my children. Thank you. Dziękujemy bardzo, raz jeszcze serdecznie dziękujemy Moniko, Staszku. Thank you very, very much from the bottom of our hearts. Thank you.